Czwartego sobota zasłużony medal dziś rano przyszedł rozdawać medale sam rektor nie już pan z siwą brodą czarno ubrany wszedł do klasy z dyrektorem mało co przed dzwonkiem na finis i usiadł obok nauczyciela zadał nam kilka pytań po czym dał derosiemu pierwszy medal Zanim jednak dał drugi, rozmawiał przez chwilę z nauczycielem i dyrektorem po cichu. A nam wszystkim biły serca i wszyscyśmy się pytali wzrokiem, komu też da drugi. A rektor tak przemówił głośno: Na drugi medal zasłużył w tym tygodniu uczeń Piotr Prekossi. A to za ćwiczenia odrabiane w domu, za lekcje w szkole. Za staranną kaligrafię, za dobre sprawowanie, za wszystko. My zaraz poobracaliśmy się, patrząc na Prekossiego, a znać było, że się wszyscy cieszą. Powstał Prekossi tak zmieszany, że nie wiedział sam, gdzie jest i co się z nim dzieje. Przybliżno się chłopcze, rzekł rektor. Prekossi wyskoczył z lawki i podszedł do stału nauczycielskiego. Pan rektor popatrzył ze współczuciem na jego bladą twarzyczkę, jakby z wosku, na drobne, mizerne ciałko, pozawijanym i źle leżącym odzieniu, na dobre, smutne oczy, spuszczone nieśmiało, z których odgadnąć można było smutne dzieje chłopca, a potem, przypinając mu medal do ramienia, mówił serdecznym głosem Oto twój medal, prekossi. Nikt nie jest godniejszy od ciebie, żeby go nosić. Daję ci go nie tylko za naukę i dobre chęci, ale za twoje serce, za twoje męstwo, za twój charakter, za postępowanie godne dobrego, poczciwego syna. Nieprawdaż dodał, zwracając się do klasy, że i za to na medal zasłużył. Tak, tak, zawołaliśmy na to wszyscy jednym głosem. Prekosi poruszył gwałtownie szyją jakby chciał coś przelknąć i powiódł po lawkach słodkim, wyrażającym najwyższą wdzięczność spojrzeniem. Idź więc, drogi chłopcze, rzekł rektor, niech cię Bóg wspiera. A już zaczęli dzwonić finis i nasza klasa wychodziła pierwsza. Zaledwieśmy jednak wyszli na korytarz. Kogoż to widzimy? Kto stoi przy drzwiach i czeka? Ojciec prekosiego, ów kowal, jak zwykle wybladły, z wzrokiem mętnym, z włosami na oczy, z czapką na bakier i się na nogach. Nauczyciel spostrzegł go natychmiast i podszepnął coś rektorowi, który śpiesznie wyszukawszy wzrokiem prekosiego, wziął go za rękę i powiódł do ojca. Chłopiec drżał cały. Nauczyciel i dyrektor zbliżyli się także, a my, klasa, otoczyliśmy ich kolem. To pan jesteś ojcem tego chłopczyny. Zapytał rektor Kowala tak wesoło, jak gdyby byli przyjaciółmi, i nie czekając odpowiedzi, mówił dalej: Cieszę się razem z panem z całego serca. Patrz pan, zasłużył sobie na drugi medal spośród pięćdziesięciu czterech współuczniów za ćwiczenia, za arytmetykę, za wszystko. Bardzo to zdolny chłopiec i pełen najlepszych chęci. Wysoko on zajdzie, dobry chłopiec, kochany i szanowany przez wszystkich. Możesz pan z niego być dumny, zapewniam pana. Kowal słuchał zrazu z gębą otwartą. Patrzył to na mówiącego, to na dyrektora, po czym spojrzał na syna, który stał przed nim drżący, ze spuszczonymi oczyma. I jak gdyby przypomniawszy sobie i zrozumiawszy po raz pierwszy to wszystko, co musiał przez niego wycierpieć ten biedny malec, tę łagodność, z jaką cierpiał, wstrząsnął się. Pokazując w twarzy najpierw jakieś wpółprzytomne zdumienie, potem przejmujący ból, a wreszcie gwałtowną, pełną żalu, tkliwość i szybkim ruchem, objąwszy głowę syna, do piersi ją przytulił. Myśmy się do niego zaczęli zaraz cisnąć jeden przed drugim. Ja zaprosiłem go na czwartek z derossim i crossim. Inni mu się klaniali, inny poglaskał go, inny dotknął jego medalu, a każdy mu coś miłego powiedział. Kowal patrzył osłupiały, jak ze snu zbudzony, ciągle jeszcze przyciskając do piersi głowę syna, który lukał ze szczęścia. Niedziela piątego. Postanowienie. Ten medal Prekosiego był dla mnie wyrzutem. Tyle czasu przeszło, a ja nie zasłużyłem dotąd na medal ani razu. Za mało się uczę. Nie jestem z siebie rad. I nauczyciel, i ojciec, i mama też nie radzi ze mnie. Nawet i zabawa nie ciągnie mi już jak dawniej, kiedym się z zapadem brał do nauki, odrabiał lekcje, a później leciał do moich zabawek, jakbym ich z miesiąc nie widział. Do stolu też nie siadam tak wesel, jak bywało dawniej. Zawsze mam jakby jakiś cień w duszy, a głos wewnętrzny mówi mi ciągle jeszcze – Źle idzie, źle idzie. Kiedy patrzę wieczorem, jak przez plac w pośród gromad różnych robotników przechodzą wracający od roboty chłopcy pomęczeni, a jednak weseli, wyciągają nogi, żeby zajść prędzej do domu na kolację, kiedy słyszę, jak śmieją się, jak rozmawiają głośno, jak uderzają się po plecach czarnymi od węgla albo białymi od wapna rękami, a pomyślę, że pracowali od świtu aż dotąd, cały dzień stojąc to na dachu, to przed ogniskiem kuźni, to w wodzie, to w podziemnych szybach, za całe pożywienie mając tylko kawałek chleba, to mi czegoś wstyd, że oczu podnieść nie śmiem. Bo cóż ja, oto przez cały ten czas ledwo na baz jakieś cztery kartki i to niechętnie. A bardzo, bardzo mi jest niekontent z siebie. Doskonale też widzę, że ojciec mój jest w złym humorze. Chciałby mi powiedzieć, że go zasmucam, ale mu żal i czeka jeszcze. Mój drogi ojcze, który tak pracujesz, ojcze mój, wszystko jest Twoje. Na cokolwiek spojrzę w domu, czegokolwiek dotknę, to co mnie żywi, co mnie odziewa i co mnie uczy i co mnie zabawia, wszystko to owoc Twojej pracy, gdy ja nic nie robię. Wszystko to powstało Twoją myślą, Twoim trudem, Twoimi przykrościami, odmawianiem sobie niejednego, gdy ja nie pracuję. Ach, nie, nie, to zbyt niesprawiedliwe i nadto mnie boli. Dzisiaj jeszcze, dziś zaraz zabiorę się do nauki, jak stardi. Pięści ścisnę, zęby ścisnę i całą siłą mojej woli i serca zacznę pracować. Przezwyciężę ziewanie wieczorem, jak mi się zachce spać. Zerwę się wczesnym rankiem z pościeli, będę sobie w mózgownicę wpajał lekcje bez wytchnienia, będę walczył z lenistwem, bez pardonu, żeby tylko raz skończyć to obrzydliwe życie bezczynne i rozlazłe, które mnie upadla, a moich zasmuca. Dalej, do roboty, do pracy całą duszą, wszystkimi siłami, do pracy, po której będzie mi słodki odpoczynek, miłą zabawa, a posilek smaczny, do pracy, która mi powróci uśmiech mego nauczyciela i blogi pocałunek. Drogiego ojca, piątek dziesiątego, kolej żelazna przyszli do nas wczoraj prekosi i garrony, jakie były przyjęcie, choćby byli synami książąt nie mogłoby być lepsze. Garrone był u mnie po raz pierwszy, najpierw dlatego, że jest trochę dzikus. A potem wstydzi się, że taki dryblas z niego, a jeszcze siedzi w trzeciej klasie. Poszliśmy wszyscy otwierać drzwi, kiedy odezwał się dzwonek. Krosi nie przyszedł, bo ojciec jego po sześciu latach nareszcie z Ameryki wrócił. Mama zaraz uściskala Prekossiego, a ojciec przedstawił jej garrona, mówiąc – Oto garrone! To już nie tylko dobry chłopiec, to rycerz i szlachcic z całą gębą. A garrone… Sklonił swoją wielką, rozczochraną głowę, uśmiechając się do mnie ukradkiem. Prekossi miał na piersi swój medal i taki był wesół, taki szczęśliwy, bo ojciec jego znów się do roboty zabrał i od pięciu dni już nie pił. Syna to radby ciągle przy sobie w kuźni miał i zupełnie się odmienił. Zaraz wzięliśmy się do zabawy. Powyciągałem co tylko mam. Prekossi stał w zachwycie przed moją koleją żelazną, która ma lokomotywę i leci sama przez pokój, jak ją nakręcić. Nie widział jeszcze nigdy takiej zabawki i wprost oczami pożerał te wagoniki czerwone i żółte, które toczyły się za lokomotywą. Dałem mu klucz do nakręcania, żeby się bawił. Ukląkł, nakręcił i oczy nie odrywał od maszyny. Jeszcze go tak rozbawionym nigdy nie widział. Przepraszam, przepraszam, powtarzał co słowo, Osłaniając rękami maszynę, żebyśmy nie zatrzymali, a wagoniki ustawiał i przestawiał tak ostrożnie, jakby co najmniej były szklane. Nie śmiał prawie tchnąć na nie i wycierał co chwila, oglądał to z dołu, to z góry, uśmiechając się radośnie sam do siebie. Staliśmy wszyscy i patrzyli na niego. Patrzyliśmy na tę cienką szyję, na biedne uszy, którym kiedyś widział zakrwawione na kubrak z pozawijanymi do lokcia rękawami, z których wysuwali się wątle rączyny, zmuszone nieraz osłaniać od uderzeń ojca bladą twarz. Tak mi go było żal, że oddałbym mu bez żalu wszystkie moje zabawki, wszystkie książki. Odjąłbym sobie od ust ostatni kawałek chleba, żeby mu dać. Ściągnąłbym z siebie ostatnie ubranie, żeby go odziać. I jeszcze bym przed nim padł na kolana, i w ręce go całował. Przynajmniej mu tę kolej dam, pomyślałem sobie. Muszę się tylko spytać ojca, czy pozwoli. W tej chwili uczułem, że ktoś mi do ręki wsunął kartkę. Spojrzałem. Była napisana ołówkiem przez mego ojca i zawierała te słowa: Prekossi zachwycony jest twoją koleją. Nie ma on zabawek, biedaczysko. Czy ci serce niczego nie potrzebnęło, Henryku? Natychmiast zebrałem oburącz maszynę, wagony i dając je prekosjemu, rzekłem, weź, to twoje. Patrzył na mnie, słuchał, ale nie rozumiał. Twoje, powtórzyłem, daruję ci to. A on obrócił zadziwione oczy na mego ojca i na moją matkę, a potem zapytał, ale dlaczego? Więc ojciec mój rzekł, Henryk, Daję ci to dlatego, że jest twoim przyjacielem, że cię kocha i że chce tym sposobem uczcić twój medal, drogi chłopcze. Ale on, nie mogąc wyjść ze zdumienia rzeczy nieśmiałym głosem I mogę to zabrać do domu? Więc my wszyscy naturalnie, że możesz prosta rzecz, że możesz ale kiedy przyszło do odejścia, był już na progu, a jeszcze nie śmiał wyjść z tym wszystkim a jaki był rozczelający w tym wahaniu szczęśliwy. Z dziesięć razy przynajmniej powtórzył swoje przepraszam, a usta jego drżały i uśmiechali się razem. Garrone pomógł mu zawinąć cały pociąg w chustkę, a gdy się schylił, zachrobotale obwarzanki, którymi miał wypchane kieszenie. – Przyjdź do kuźni – rzekł mi na odchodnym prekosji. Zobaczysz, jak mój ojciec pracuje. Dam ci też gwoździ. Tymczasem mama przypięła do kurtki Garona bukiecik, żeby zaniósł go w jej imieniu matce. A Garonę swoim grubym głosem rzekł – dziękuję. I nawet brody nie podniósł od piersi, ale w jego wzroku błyszczała dusza piękna i szlachetna. Pycha. I pomyśleć tylko, że Karol Nobis – Strzepuje sobie z przesadą rękaw, kiedy przechodząc dotknie go prekosji. To pyszałek dopiero, który się nadyma, bo ojciec jego jest bogacz. Ale i ojciec Derossiego jest przecież bogaty. A ten chciałby mieć ławkę sam dla siebie, tak boi się, żeby się kto nie otarł o jego fatalaszki. Każdego mierzy wzrokiem od głowy aż do pięty i ma zawsze lekceważący uśmiech na ustach. A niech Bóg broni. Żeby go który trącił w nogę, jak wychodzimy parami ze szkoły. O lada głupstwo rzuca zaraz w twarz przykre obrażające słowa albo grozi, że ojciec jego przyjdzie upomnieć się za niego. A przecież ojciec dobrze mu uszu natarł za węglażowego syna. Nie widziałam jeszcze tak złego kolegi. Nikt do niego nie zagada, nikt przy wyjściu z nim się nie żegna i ani mu pies nie podpowie, jak lekcji nie umie. A on nikogo cierpieć nie może i udaje, że nade wszystko lekceważy Derossiego, dlatego że to Prymus, a także Garrona, dlatego że kocha go cała klasa. Derossi nawet nie patrzy na niego, tak mu wszystko jedno. A Garrone, kiedy mu kto powtórzy, jakie drwinki, Nobisa powiada, taka głupia pycha nie warta nawet plumięcia. Ale raz Coretti, kiedy Nobis wyśmiewał jego czapeczkę z kociej sierści, rzekł mu, słuchaj no. Do De Rossiego, idź i od niego ucz się być panem. Wczoraj poskarżył się nauczycielowi, że go Kalabryjczyk trącił nogą w udo. Pyta się nauczyciel Kalabryjczyka. Czyś to umyślnie zrobił? A ów z całą szczerością, nie panie, nie umyślnie. Więc nauczyciel, zanadto jesteś obraźliwy, Nobis. A on ze swoją miną wyniosło. To ja to ojcu memu powiem. Nauczyciel nagle się rozgniewał. Owszem, powiedz, tak samo ci uszu natarł, jak już ci natarł, a potem masz wiedzieć, że w szkole nauczyciel tylko i sądzi, i karze. Ale zaraz ochlonąwszy, dodał miękkim głosem: Słuchaj, Nobis, zmień twoje niemile obejście. Bądź grzeczny, uprzejmy, dobry dla kolegów. Widzisz przecież, że są między nimi chłopcy różnych stanów, synowie bogatych rodziców i ubogich robotników, a wszyscy kochają się. Żyją ze sobą po bratersku i widzisz, jakim z tym dobrze. Dlaczego nie postępujesz, jak postępują inni? Tak mało ci potrzeba, żeby cię wszyscy polubili i zobaczyłbyś, jakby tobie samemu było z tym miło. No jakże? Nie masz mi nic do powiedzenia? Anobis, który stał ze swoją lekceważącą miną, odrzekł zimno. Nie, panie. Siadaj, powiedział nauczyciel. Żal mi cię. Jesteś chłopiec bez serca. Wszystko zdawało się skończone, kiedy nagle mularczyk, który siedzi w pierwszej ławce, zwrócił swoją okrągłą twarz do Nobisa, siedzącego w ostatniej i zrobił tak wyborny i pocieszny zajęczy pyszczek, że cała klasa wybuchnęła śmiechem. Krzyknął na niego nauczyciel, sam jednak musiał usta ręką zasłonić, żeby śmiech swój ukryć. Roześmiał się wreszcie i Nobis, ale jakoś kwaśno. Trzynastego poniedziałek. Ranni na polu pracy. Ten Nobis to mógłby z Frantim chodzić w parze. Ani jednego, ani drugiego nie wzruszył okropny widok, na któryśmy dzisiaj patrzyli. A było tak. Wyszedłszy ze szkoły, przystanęliśmy na chwilę z ojcem, żeby popatrzeć, jak kilku wstępniaków z drugiego oddziału rzuciło się na kolana, Czapkami i pelerynami garnąc stopniejące kawałki lodu, żeby woda prędzej mogła ściekać, kiedy nagle w głębi ulicy pokazał się tłum ludzi idących śpiesznie, zafrasowanych, przelękłych, mówiących półgłosem. Wśród tłumu widać było Straż miejską, a za nią dwóch mężczyzn dźwigających nosze. Chłopcy biegli ze wszystkich stron, a tłum zbliżał się ku nam. Na noszach leżał wyciągnięty człowiek, blady jak trup, z głową zwieszoną na ramię, z rozwichrzonymi, zakrwawionymi włosami, a krew dobywała mu się z ust i z uszu. Przy noszach szła kobieta z dzieckiem na ręku, która wyglądała jakby obląkana i krzyczała od czasu do czasu: Nie żyje! Nie żyje! Nie żyje! Za kobietą Dreptał mały chłopczyna z książkami pod pachą i głośno plakał. Co się stało? zapytał mój ojciec. A to murarz! odrzekł ktoś z bliżej stojących. Spadł z czwartego piętra przy budowie domu. Tymczasem ludzie idący z noszami stanęli. Wiele osób odwracało oczy, nie mogąc znieść strasznego widoku. Właśnie zobaczyłem tę malą nauczycielkę z czerwonym piórem. Podtrzymującą starszą z pierwszej wyższej, która mdlała prawie, kiedy mnie ktoś trącił łokciem. Był to Mularczyk, blady i drżący. Niezawodnie musiał myśleć o swoim ojcu. I ja pomyślałam także o nim. Ja przynajmniej siedząc w szkole, mogę być spokojny, bo wiem, że ojciec mój jest w domu i pisze przy swoim biurku, z daleka od wszelkiego niebezpieczeństwa. Lecz iluż to moich kolegów drżeć musi wiedząc, że ojcowie ich pracują w tymże czasie na najwyższych rosztowaniach albo w pobliżu rozpędzonych kul jakiejś maszyny i że jeden ruch, jeden krok fałszywy może ich o śmierć przyprowadzić? Zupełnie jakby byli synami żołnierzy bijących się na wojnie? Mularczyk tymczasem patrzył, patrzył i drżał coraz mocniej. Spostrzegł to mój ojciec i rzekł: Idź do domu, chłopcze, idź prędko do ojca, przekonaj się, że jest zdrów i cały, idź dziecko. I mularczyk poszedł z wolna, oglądając się za każdym krokiem. Ale tłum poruszył się znów, a nieszczęśliwa kobieta przy noszach wolała rozdzierającym głosem: Nie żyje, umarł, nie żyje, ale żyje, nie umarł, nie. Mówili ludzie, żeby ją pocieszyć. Wszakże kobieta nie zważała na nic, targając włosy w rozpaczy. Wtem usłyszałem w pobliżu głos oburzony. Śmiejesz się? I w tej samej chwili zobaczyłem jakiegoś pana z brodą, który patrzył prosto w twarz Frantiego, a Franti jeszcze się uśmiechał. Wtedy pan z brodą zrzucił mu laską czapkę z głowy i krzyknął. Odkryj głowę, Hultaju! Kiedy niosą rannego na polu pracy... Tymczasem tłum się oddalił i widać było w pośrodku ulicy długą, krwawą smugę. Luty, piątek 27. Więzień. Nie, coś podobnego chyba się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Ojciec mój poszedł ze mną wczoraj z rana w stronę Montcalieri, żeby obejrzeć willę, która była do wynajęcia na przyszłe lato. Bo tego roku nie jedziemy już do kieri, okazało się, że kluczem miał jeden z nauczycieli, będący zarazem sekretarzem właściciela willi. Oprowadził nas po całym domu, a potem zaprosił do swego pokoju, gdzie nam podano wyborną limoniadę. Na stole pomiędzy szklankami stał drewniany kalamarz, wysmuklego kształtu, bardzo szczególnie rzeźbiony. Widząc, że ojciec mój spogląda na ten kalamarz. Nauczyciel tak się odezwał: To pamiątka. Ciekawą historię ma ten drewniany kalamarz, i zaczął nam opowiadać. Przed kilku laty, kiedy był nauczycielem w Turynie, chodził przez zimę dawać lekcje więźniom. Lekcje odbywały się w kaplicy więziennej, która jest budynkiem zupełnie okrągłym dookoła, w nagich i wysokich ścianach. Ma kwadratowe okienka zakratowane dwiema sztabami na krzyż, a każde z okienek wychodzi na maleńką celkę. Więc nauczyciel wykładał swoją lekcję, chodząc po tej zimnej, mrocznej kaplicy. Uczniowie jego zaś stali wprost tych zamkniętych sztabami okiennic, tak, że nie było nic widać w pomroku. Tylko twarze wynędzniale, ponure, tylko brody roztargane, siwe. Tylko oczy nieruchome zbójów i zloczyńców. Ale pomiędzy wszystkimi najuważniej słuchał tych lekcji jeden, oznaczony numerem 78, który widocznie bardzo pragnął z nich skorzystać i patrzył na nauczyciela wzrokiem wdzięcznym i pełnym szacunku. Był to młodzieniec z czarnym zarostem, nie tak może zły jak nieszczęśliwy, stolarz który w przystępie szalonego gniewu cisnął heblem w majstra, prześladującego go do jakiegoś czasu, i tak nieszczęśliwie, że zadał mu śmiertelną ranę, za co skazany został na kilka lat więzienia. Był tak zdolny, że w trzy miesiące nauczył się czytać i pisać. Nie można by było książek nastarczyć, a im więcej się uczył, tym stawał się łagodniejszy, lepszy i tym mocniej żałował swojego występu. Pewnego dnia po skończeniu lekcji dał znak nauczycielowi, żeby się zbliżył do okienka i oznajmił mu ze smutkiem, że jutro będzie wywieziony do Wenecji, aby odbyć resztę kary w tamtejszym więzieniu. Żegnając go, prosił pokornym, wzruszonym głosem, aby mógł dotknąć jego ręki. Nauczyciel wyciągnął rękę, więzień ucalował ją, po czym rzekł: Dziękuję. Dziękuję. I zniknął w swej celce. Ręka nauczyciela była mokra od z więźnia. I już go nie widział więcej. Ubiegło lat sześć. Zapomniałem już o tym nieszczęśliwym, mówił nauczyciel, kiedy wczoraj z rana spotkałem się oko w oko przed samym moim progiem z jakimś nieznajomym, licho odzianym, z dużą czarną, już nieco szpakowatą brodą, który rzekł czy to pan jest tym, a tym nauczycielem, a ja na to, któż wy jesteście? Ja jestem więzień numer 78, odrzekł. Pan mnie przed sześciu laty nauczył pisać i czytać. Może pan pamięta, jak pan do mnie rękę wyciągnął na ostatniej lekcji? Odsiedziałem karę, teraz jestem tutaj i przyszedłem prosić, żeby pan przyjął ode mnie tę małą pamiątkę. Drobnostkę, którą zrobiłem w więzieniu. Niech mi pan nie odmawia, panie nauczycielu. O nie miałem na to ze zdumienia. A on, myśląc, że nie chce przyjąć jego pracy, popatrzył na mnie ze smutkiem, właśnie jakby mówił: sześć lat cierpienia, męki i nie niezdolale rąk moich oczyścić? Tyle było w jego oczach bólu, że natychmiast rękę wyciągnął i dar jego przyjąłem. Oto on. Spojrzeliśmy na kalamarz. Zdawał się być wyrzeźbiony ostrzem gwoździa z nadzwyczajną cierpliwością i wytrwałym trudem. Rzeźba przedstawiała pióro leżące na kajecie, a kola był taki napis: Mojemu nauczycielowi pamiątka od numeru 78, 6 lat. Zaś pod spodem drobnymi literkami praca i nadzieja. Wyszliśmy pożegnawszy się z nauczycielem, który milczał wzruszony. Przez całą drogę z Moncalieri do Turynu nie mogłem sobie wybić z głowy tego więźnia z przyciśniętą do okienka twarzą tego pożegnania z nauczycielem tego kalamarza zrobionego w więzieniu, który mówił tyle rzeczy. I wszystko to śniło mi się jeszcze w nocy. Myślałem o tym rankiem, nie domyślając się bynajmniej, jaka niespodzianka czeka mnie dziś w szkole. Zaledwie odrobił zadania artymetyczne na egzamin miesięczny, siedząc obok derossiego w mojej ławce, zaraz opowiedziałem koledze całą historię o więźniu i o kalamarzu. Jak ten kalamarz był zrobiony z tym piórem na kajecie i z tym napisem do kola sześć lat. Zaledwie to rzekł. De Rossi skoczył i zaczął bystro patrzeć na mnie. To na jego syna zieleniarki, który siedział w lawce przed nami, zgarbiony nad zeszytem i zagłębiony w swoim zadaniu. Cicho! Wyrzekł nagle stłumionym głosem, chwytając mnie za ramię. Wiesz, Corsi opowiadał mi przedwczoraj, że taki właśnie kalamarz widział ukradkiem w ręku ojca, który wrócił z Ameryki. Kalamarz był jak wieżyczka, Ręcznie rzeźbiony, z wyobrażeniem kajetu i pióra. To ten sam. A te sześć lat? Wiesz, co mówił: że ojciec jest w Ameryce, to on był w więzieniu. Krosi był wtedy zupełnie mały, nie pamiętał. Matka kryła to przed nim, i on o niczym nie wie. Z miłości nie piśnie ani słówka o tym. O nie miałem ze zdumienia, patrząc nieruchomo na zgarbione plecy Krosiego. Wtedy De Rossi, który już skończył zadanie, przelazł pod lawką, usiadł przy Krossim, wziął mu z ręki opowiadanie miesięczne, które Krossi miał przepisać, żeby odrobić za niego tę pracę. Poglaskał, go uścisnął, dał mu piórnik i ołówek, a ode mnie wziął słowo honoru, że nikomu nie powiem ani słówka. Kiedyśmy mi mieli wychodzić ze szkoły, szepnął mi z pośpiechem. Ojciec jego był tu wczoraj, żeby go odprowadzić. Dziś pewno przyjdzie. Co ja zrobię i ty rób także, pamiętaj. Wyszliśmy na ulicę. Ojciec jego stał cokolwiek na stronie i czekał. Był to człowiek z czarną brodą, trochę już szpakowaty, licho odziany, z twarzą wynędzniałą i zadumaną. Derossi uścisnął rękę Krosiego w taki sposób, że blady człowiek musiał to widzieć i rzekł głośno: Do widzenia, Krosi, Do widzenia, drogi kolego! I poglaskał go pieszczotliwie po twarzy. Ja za nim tak samo. Ale mówiąc to i czyniąc, de Rossi zaczerwienił się jak ogień. Ja także. Ojciec Krossiego patrzył na nas bystro, a w spojrzeniu jego, chociaż przyjaznym, było tyle podejrzliwego niepokoju, że aż mróz w serce przenikał. Przy lożu Taty opowiadanie miesięczne. Pewnego ranka. W dżdżystym dniu marcowym mały chłopiec w wieśniaczej odzieży, przemokły i zabłocony ze wyjątkiem pod pachą, stanął przed odźwiernym szpitala pielgrzymów w napolu i zapytał go o swego ojca, podając list, który przyniósł z sobą. Chłopiec miał twarz pociągłą, smagłą, bladawą, z zamyślonymi oczyma, i zawsze w pół otwartymi grubymi wargami przez które widać było bardzo białe zęby przyszedł z wioski leżącej w okolicach Neapolu ojciec jego wydaliwszy się z domu w roku zeszłym żeby szukać zarobku we Francji powrócił był do Włoch i mało co przedtem wylądował w Neapolu gdzie niespodzianie złożony niemocą tyle tylko miał czasu żeby w paru słowach zawiadomić rodzinę o powrocie i o tym że leży w szpitalu Żona jego zrozpaczona tą wiadomością, nie mogąc ruszyć się z domu, gdyż miała słabą córeczkę, a najmłodsze dziecko na ręku, wysłała do Neapolu najstarszego syna, dawszy mu na drogę kilka soldów, żeby pilnował ojca, tatusia, jak tam mówią. A tak chłopczyna przewędrował dziesięć mil piechotą i stanął w nieznanym mieście. Oć wierny, rzuciwszy okiem na list, Zawołał dozorcę chorych i powiedział mu, żeby zaprowadził malego do ojca. Do jakiego ojca? zapytał dozorca. Chłopczyna drżąc wcale, żeby się nie dowiedzieć czegoś złego, powiedział nazwisko, ale dozorca nie przypominał sobie takiego nazwiska. Taki stary robotnik wędrowny? zapytał. Robotnik odrzekł chłopiec jeszcze bardziej zalęknionym głosem. Ale nie bardzo stary, wędrowny robotnik, tak. Kiedy przyszedł do szpitala? Chłopiec rzucił okiem na list. Będzie z pięć dni temu. Dozorca stał chwilę, drapiąc się w głowę, po czym jakby nagle przypomniawszy coś sobie. Aha, rzekł: Już wiem. Czwarta sala łóżko w rogu. A czy bardzo chory? Jak się ma? zapytał trwożliwie chłopczyna. Dozorca spojrzał na niego i nie odpowiedziawszy na pytanie, rzekł – pójdź ze mną. Wstąpili na schody, przeszli szeroki korytarz i stanęli w otwartych drzwiach sali, skąd było widać łóżka ustawione we dwa długie rzędy. – Pójdź! – powtórzył dozorca wchodząc. Chłopiec zebrał odwagę i szedł za nim, rzucając w prawo i w lewo wystraszone spojrzenia na mizerne, blade twarze chorych. Jedni z nich mieli oczy zamknięte i wyglądali jakby już nieżywi, inni patrzyli przed siebie przerażonym, błyszczącym od gorączki wzrokiem, jeszcze inni jęczeli i skarżyli się jak dzieci. Sala była mroczna, powietrze przesycone ostrą wonią lekarstw. Dwie siostry miłosierdzia kręcili się z flaszeczkami w ręku około chorych. Doszedszy w głąb sali dozorca. Zatrzymał się przy jednym z lużek, rozsunął firankę i rzekł: Oto twój ojciec. Chłopak uderzył w płacz. Wypuścił zawiniątko z pod pachy i uchwyciwszy rękę chorego bezładnie leżącą na koldrze, przytulił głowę do jego piersi. Chory nie poruszył się nawet. Podniósł się chłopczyna, popatrzył na ojca i znów wybuchnął placzem. A wtedy zwrócił na niego chory przeciągle spojrzenie i zdawał się poznawać. Usta jego nie poruszyły się jednak. Biedny tata, jakże był zmieniony, syn nigdy by go nie poznał. Posiwiały, mu włosy, broda urosła. Miał twarz spuchniętą, zaczerwienioną, znaciągniętą, naciągniętą silniej błyszczącą skórą. Usta zgrubiały, Oczy widne zaledwie. Wszystkie rysy zupełnie zmienione. Tylko czoło i czarne luki brwi zostali te same. Oddychał z trudem. Tatusiu, mój tatusiu, zawołał chłopczyna. To ja. Czy mnie nie poznajesz? Tato, ja Szymuś, twój Szymuś. Przyszedłem ze wsi. Mama mnie przyslala: Przyjrzyj mi się, przemów słowo. Ale chory, popatrzywszy na niego uważnie, zamknął oczy. Tatusiu, co wam jest? Ja jestem synek wasz, szymuś. Chory wszakże nie poruszył się i tylko dyszał ciężko. Wtedy, płacząc, przysunął sobie chlopczyk stolek, usiadł i czekał, nie zdejmując oczu z twarzy ojca. Pewno doktor przyjdzie, myślał sobie, to powie mi, co jest. I pogrążył się w smutnym rozmyślaniu, przypominając sobie, jak to się ojciec w świat puszczał, jak żegnał się z dziećmi na statku, jak go potem wyglądali wszyscy z dobrą myślą, jak przyszła wiadomość, że chory i jak matka wtedy gorzko plakala. I znów przychodzili mu na myśl straszne rzeczy. Widział ojca swojego umarłym, matkę w żalobie, całą jego matkę w nędzy. Długo tak siedział oslupialy, aż uczuł lekkie dotknięcie ręki na ramieniu. Odwrócił się żywo. Była to zakonnica. Co jest mojemu ojcu, na co chory? Zapytał z pośpiechem. To twój ojciec? Zapytała zakonnica. Tak, ojciec, przyszedłem ze wsi. Co mu jest, na co chory? Nie smuć się, chłopcze, bądź dobrej myśli, zaraz tu przyjdzie doktor. I oddaliła się, nic więcej nie mówiąc. W pół godziny potem posłyszał dzwonek i ujrzał wchodzącego do sali doktora wraz z asystentem. Zakonnica i dozorca szli za nimi. Tak idąc przez długą salę, zatrzymywali się przy każdym łóżku. Biednemu chłopcu zdawało się, że nigdy chyba do ojca jego nie dojdą, a za każdym krokiem lekarza trwoga jego rosła wraz z oczekiwaniem. Nareszcie stanęli u sąsiedniego łóżka. Lekarz był starszym, wysokim, przygarbionym nieco, a twarz miał poważną. Zanim się od owego łóżka oddalił, Chłopiec powstał ze stolka, a gdy lekarz zbliżył się do ojca jego, zaplakał, nie mogąc les powstrzymać. Stary pan popatrzył na niego. To synek chorego, rzekła zakonnica. Przyszedł ze wsi dziś rano. Lekarz położył chłopcu rękę na ramieniu, po czym pochylił się nad chorym, pomacał jego puls, dotknął czoła i zadał kilka pytań siostrze miłosierdzia, która odpowiedziała: Wszystko jak było. Wtedy lekarz zamyślił się, po czym rzekł, jeszcze to samo trzeba robić dalej. Tu chłopiec odważył się i zapytał drżącym głosem i z twarzą zalaną łzami. Co jest mojemu ojcu? Uspokój się, dziecko, rzekł doktor, kładąc mu znowu rękę na ramieniu. Ojciec twój ma róże w twarzy. Niebezpieczna to choroba, ale jest jeszcze nadzieja, pilnuj go, zostań przy nim. Twoja obecność ulgą jest dla niego. Ale kiedy mnie ojciec nie poznaje zawołał chłopiec z rozpaczonym głosem Ale cię pozna, nie bój się może cię jutro pozna miejmy nadzieję i bądź dobrej myśli. Chłopiec chciałby się jeszcze o nie jedno zapytać, ale nie śmiał. Tymczasem lekarz poszedł dalej, on zaś rozpoczął swoje czuwanie przy chorym. Nie mogąc wiele pomóc, Poprawiał mu kołdrę, dotykał delikatnie jego ręki, opędzał go zmuch, much, pochylał się nad nim za każdym stęknięciem. A kiedy siostra dawała choremu napój lub lekarstwo, odbierał od niej szklankę, łyżeczkę albo je podawał. Zdarzało się, że chory otwierał oczy i patrzył na niego, ale nie dał dotąd żadnego znaku, że go poznaje. Chociaż spojrzenie jego zatrzymywało się na nim coraz dłużej. Zwłaszcza gdy chłopiec placząc, chusteczką oczy zakrywał. I tak przeszedł dzień pierwszy. Noc przespał chłopczyna skulony na dwóch zestawionych w kącie sali krzesłach, a ledwo rozedniało, znów zabrał się do swojej posługi przy ojcu. Dnia tego zdawało się, że spojrzenie chorego zaczyna być jakby przytomniejsze. Zdawało się, że pieszczotliwe słowa dziecka. Budzą w jego oczach jakiś błysk wdzięczności. Poruszył raz nawet wargami, jak gdyby coś chciał powiedzieć. Kiedy po krótkim osłupieniu znów otworzył oczy, zdawało się, że wzrok jego szuka malego dozorcy. Doktor był tego dnia dwa razy przy chorym i zauważył w stanie jego nieco polepszenia. Pod wieczór, zbliżając do nabrzmiałych ust ojca lekarstwo. Spostrzegł na nich chłopczyna jak gdyby lekki uśmiech. Nabrał więc ducha i dobrej nadziei. Zaraz też spodziewając się, że chory słowa jego coś niecoś zrozumie, zaczął mu opowiadać o matce, o małych siostrzyczkach, o tym jak powrócą obaj do domu i zaklinał ojca, żeby był dobrej myśli, głosem wzruszonym i w pełnych miłości wyrazach. A choć chwilami wątpił, czy jest zrozumiany, mówił przecież bo mu się zdawało że chory nie rozumiejąc go nawet z jakąś ulgą i przyjemnością słucha jego głosu w którym drżało głębokie przywiązanie smutek i nadzieja i tak przeszedł dzień drugi i trzeci i czwarty wśród małych polepszeń nagłych pogorszeń a chłopiec tak był swoim zajęciem oddany że ledwie dwa razy na dzień przelknął kawałek chleba z serem które mu przyniosła zakonnica, i prawie, że nie widział i nie słyszał, co dzieje się w sali. Ani umierających, ani pośpiesznych kroków sióstr wśród nocy, ani wykania rozpaczliwego tych, którzy odchodzili stąd od bliskich swoich bez żadnej nadziei, ani tych wszystkich bolesnych i strasznych scen życia szpitalnego, które w innych okolicznościach przykułyby go do ziemi niewymowną zgrozą. Przechodzi dni i godziny. A on był ciągle tam przy swoim ojcu, baczny, staranny, drżący za każdym westchnieniem chorego, za każdym jego jękiem, żyjąc pomiędzy nadzieją, która mu dodawała sili, a zwątpieniem, które mu mroziło serce. Ale piątego dnia uczyniło się choremu nagle gorzej. Doktor przyszedł, popatrzył i zwiesił głowę, jakby chciał rzec, że wszystko skończone. A chłopiec padł na stolek, wybuchając łkaniem. Wyplakał się biedak, po czym począł rozmyśleć. Pocieszała go rzecz jedna. Przy pogorszeniu tym nawet, zdawało mu się, że chory jest jakby przytomniejszy. Coraz bardziej patrzył na chłopca z coraz widoczniejszym rozrzewnieniem. I lekarstwa, i napoje chciał brać tylko od niego, i coraz częściej poruszał z wysiłkiem ustami. Jakby chciał przemówić. A nieraz czyniły to tak wyraźnie, że syn chwytał jego rękę podniecony nagłą otuchą i wolał radośnie. Tatusiu, niedługo już będzie zdrowy. Wrócimy na wieś do domu, do mamy. Będziemy się cieszyli wszyscy. Niedługo, niedługo. Była czwarta po południu, kiedy właśnie w takim przystępie rozczulenia i radosnej nadziei chłopiec posłyszał nagle u najbliższych drzwi sali ciężkie kroki. I silny głos, który mówił – żegnam, siostry. Były to tylko dwa słowa, a przecież chłopiec drgnął cały, a głos zamarł mu w piersiach. W tejże chwili wszedł do sali człowiek z dużym zawinięciem w ręku, a za nim weszła zakonnica. Chłopiec krzyknął przeraźliwie, porwał się, lecz jakby wrózł w ziemię. Człowiek obejrzał się, popatrzył przez chwilę i krzyknął gwałtownie: Szymuś! Rzucił się ku niemu. Malec padł w ramiona ojca, lkając prawie bez tchu. Zakonnice, dozorcy, asystenci zbiegli się i stali zdumieni. Chłopiec nie mógł przemówić ani słowa. Mój Szymuś, mój Szymuś, powtarzał ojciec. I patrzył, nie rozumiejąc, na łóżko chorego i znów ściskał syna i całował. Powiedz, że mi, że wreszcie, co to wszystko znaczy? Przecież ciebie zaprowadzili do innego łóżka. A ja sypiać po nocach nie mogłem, bo tu matka pisze, posyłam go, a, a ciebie nie ma i nie ma. Odkądże tu jesteś, chłopcze, jak się to stać mogło? A ja ledwo mu się wygrzebał a teraz, ho ho! A mama, a kostusie? a braciszek, jakże się mają? Ale po co my tu jeszcze w szpitalu? Pójdźmy, Jezus Maria, kto by to powiedział? Chłopiec nareszcie ochlonął i opowiedział na prędce o domu, o rodzinie, po czym rzekł. Jaki miał szczęśliwy, jaki szczęśliwy. Jakże to smutne były dni, jakie ciężkie. I znowu calował ojca, nie mogąc się od niego oderwać. Ale jednak nie ruszał się z miejsca. No to pójdźmy, rzekł ojciec. I jeszcze tej nocy zajdziemy do domu. Pójdź. I wziął chłopca za rękę. Chłopiec odwrócił głowę i popatrzył na chorego. No idziesz czy nie idziesz? Zapytał ojciec zdziwiony. Chłopiec raz jeszcze na chorego spojrzał, a ten... W tymże momencie otworzył oczy i też patrzył na chłopca. A wtedy potok słów rzucił się chłopcu do ust z głębi duszy. Nie, tato, zaczekaj, nie mogę, nie mogę. Ten starzec, widzisz, od pięciu dni jestem przy nim. Ciągle patrzy na mnie. Myślałem, że to ty. Pokochałem go. Widzisz, jak patrzy na mnie? Dawałem mu pić, byłem ciągle przy nim. On był bardzo chory. Miej cierpliwość, tato, ja nie wiem, ja, ja nie mogę, ja, ja nie mam serca odejść tak od niego, zostawić. Jutro do domu wrócę. Trochę jeszcze pobędę przy nim tutaj. Widzisz, jak patrzy ciągle? Ja nie wiem, kto to jest, ale gdyby tak umarł, sam miałby żal do mnie. Pozwól mi zostać przy nim, tato. Pozwól. Dzielny malec? Zawołał asystent. A ojciec stał niepewny, co czynić, patrząc to na syna, to znów na chorego. Co to za jeden? zapytał wreszcie asystenta. Wieśniak, jak i wy, tak samo jak wy wracał z wędrówki i tegoż dnia został zapisany do szpitala. Przynieśli go nieprzytomnego, dotąd nie przemówił. Może i on ma gdzieś rodzinę, dzieci, może mu się zdawało, że wasz chłopiec to jedno z dzieci jego. A gdy tak mówił asystent, chory patrzył na chłopca wytężonym wzrokiem. To zostań, rzekł ojciec do Szymusia. Nie na długo już szepnął z cicha asystent. Zostań, powtórzył ojciec. Masz dobre serce, chłopcze. Ja zaraz idę do domu, żeby pocieszyć jak najprędzej matkę. Masz tu talara na swoje potrzeby. Bądź zdrów. Bądź zdrów, dobre dziecko. Uściskał go, popatrzył na niego z rozrzewnieniem, raz jeszcze ucalował go w czoło i poszedł. Chłopiec zbliżył się do łóżka a chory patrzący dotąd niespokojnie zdawał się uciszać w uczuciu błogości i pociechy. Tak tedy Szymuś powrócił do swego zajęcia dozorcy nieznanego starca, nie płacząc już, ale z tą samą baczną tkliwością, z tym samym wytrwaniem, co i przedtem. I znowu poprawił mu kołdrę, znowu głaskał jego rozpaloną rękę i słodkimi słowami pocieszał go, dodawał mu odwagi. I tak pilnował go przez dzień cały i na noc przy łóżku jego pozostał i przez dzień następny. Ale choremu było coraz gorzej. Twarz jego posiniala okropnie, oddech był utrudniony, rzucał się, wydawał niezrozumiale okrzyki, a wzrastająca puchlina czyniła go strasznym. Podczas wieczornej wizyty powiedział doktor, że biedak nie przeżyje nocy. Wtedy Szymuś podwoił starania i oczu z niego nie spuścił. Chory też patrzył, a patrzył na chłopca. I od czasu do czasu poruszał wargami, jakby coś chciał rzec. A wyraz niezmiernej czułości błyskał wtedy w jego rozszerzonych źrenicach, które jakby uciekali w czaszkę. Tej nocy także chłopiec nie ustępował go ani na chwilę, póki świt nie zaczął szarzeć w oknach i nie pojawiła się na sary siostra. Zaledwie jednak siostra podeszła do łóżka i rzuciła okiem na chorego, poczęła natychmiast zwolać dyżurnego lekarza i dozorcę, który przyniósł światło. Zbliżył się lekarz dyżurny, spojrzał i rzekł – kona. Wszyscy milczeli. Chłopiec ujął rękę chorego, jakby chciał go bronić od śmierci. Chory otworzył na chwilę oczy, spojrzał na niego i znowu je zamknął ale chłopcu zdawało się, że w tej krótkiej chwili czuje uścisk jego ręki. Ścisnął mi rękę, zawołał. Lekarz pochylił się nad chorym, słuchając jego oddechu, po czym wyprostował się zwolna. Zakonnica zdjęła krucyfiks ze ściany. Umarł, krzyknął z boleścią chłopczyna. Idź dziecko, rzekł lekarz. Twoja święta praca już skończona. Idź i bądź szczęśliwy, bo zasługujesz na to. Niech cię Bóg błogosławi. Bądź zdrów. Ale siostra, która oddaliła się przed chwilą, podeszła do Szymusia, trzymając bukiecik kwiolków wyjęty ze stojącego na oknie kubka. Nie mam ci, co dać dziecko, rzekła. Weź chociaż te kwiatki na pamiątkę ze szpitala. Dziękuję. Odpowiedział biorąc bukiecik jedną ręką, a drugą ocierając oczy. Ale ja mam tak daleko iść, że zgubiłbym go w drodze. I rozwiązawszy kwiateczki, posypał je po łóżku, przy którym stali, mówiąc: Zostawię je memu biednemu zmarłemu. I zaraz żegnać się poczuł. Dziękuję, siostro, dziękuję, panie doktorze. Wtem zwrócił się do zmarłego: Żegnam cię. I urwał szukając w myśli, jakby go tu nazwać. A wtedy wprost z serca przyszło mu na usta imię, którym go przed pięciu dniami w łzach powitał. Żegnam cię, biedny ojcze. I wziął swoje zawiniątko pod pachę i wolnym krokiem wyszedł z sali szpitalnej. Świtało. W kuźni 18 lutego, sobota. Prekosi przyszedł mi przypomnieć wczoraj, żebym obejrzał ich kuźnię, która jest w tej samej ulicy, na której mieszkamy. Dziś więc, wychodząc z ojcem ze szkoły, wstąpiliśmy tam na chwilę. Kiedyśmy się zbliżyli, spostrzegłem, że z kuźni wybiega pędem garofi ze sporą paczką w ręku, przytrzymując poly wielkiego płaszcza. Pod którym ukrywa zazwyczaj swoje towary. A wiem teraz, skąd bierze opilki żelazne do polerowania, które sprzedaje potem za stare dzienniki ten handlarz Garofi. To dopiero. Zaraz ode drzwi kuźni zobaczyliśmy prekossiego, jak siedząc na ułożonych w kubkę ceglach uczył się lekcji strzymanej na kolanach książki. Zerwał się i zapraszał do wejścia. Była to izba pełna węglowego pyłu na której ścianach sterczały młotki cęgi sztaby zawiasy i żelastwo różnych nieznanych mi kształtów w kącie zaś płonęło ognisko które roziskrzał wielki miech rozdymany przez kowalczyka ojciec prekosiego stał przy kowadle a drugi pomocnik trzymał cęgami w ognisku sztabę żelaza a Zawołał kowal zobaczywszy nas i zdjął czapkę z głowy. Oto dobry chłopczyna, co podarował tę kolej żelazno. Przyszedł popatrzeć, jak to w kuźni robota idzie, nieprawdaż? Zaraz, zaraz się to pokaże. A mówiąc tak, uśmiechał się i zauważyłem zaraz, że nie ma już tej ponurej twarzy i nie patrzy z podelba jak dawniej. Wtem chłopak wyjął z ogniska sztabę rozpaloną na jednym końcu, a kowal oparł ją na kowadle. Miał być z tej sztaby luk żelazny, z jakich robią się altany, w kształcie klatek wygiętych owalnie u góry. Za czym podniósł okrutnie wielki młot i zaczął nim walić w rozpalony koniec sztaby, obracając ją to w tę, to w ową stronę na kowadle i nadając jej przy tym coraz nowe kształty. Rozkosz była patrzeć jak pod szybkimi pewnymi razami młota, żelazo gielo się, zaokrąglało i przybierało z wolna formę pierzastego liścia kwiatu. Tak zupełnie, jakby to nie była twarda sztaba, ale miękkie ciasto, ugniatane ręką pod luk woli. A tymczasem syn patrzył na nas z jakąś dumą, jak gdyby chciał powiedzieć patrzcie tylko, co to mój ojciec potrafi. No cóż, rzekł wreszcie Kowal. Wiedział panić, jak się to kuje żelazo. I pokazywał mi sztabę, która wyglądała teraz jak pastorał biskupi. A potem odłożywszy ją na stronę, zaraz drugą w ogień wsadził. Piękna robota, tęga, rzekł na to mój ojciec, i dodał. Wróciliście tedy do pracy. Wróciła wam do niej ochota. A wróciła, odrzekł Kowal. Ocierając pod z twarzy i wypoczywając chwilę. A wiecie, panie, kto mi ją powrócił? Ojciec mój udał, że o niczym nie wie. Ten poczciwy chłopak rzekł Kowal palcem, wskazując syna to dobre dziecko, co przykładało się do nauki i utrzymywało honor ojca. Podczas gdy ojciec co tam gadać długo pił po szynkach a syna jak psa traktował dopiero kiedy ten medal Zobaczył. Tu urwał, przelknął ślinę, a wielkie wąsy jego zadrgały jak od placzu. Ale wnet zwróciwszy się do chłopca, mówił żartobliwie. A późno tu malcze, pójdźno tu, mój wielkoludzie! Nie większy od wróbla na dachu. Niech no na ten twój dziobek popatrzę. Chłopiec podbiegł, kowal schwycił go w pół i prosto przed sobą postawił na kowadle. No, rzekł, wyszoruj trochę facjatę temu niegodziwemu ojcu, kiedy tak. Prekossi zaczął obsypywać pocałunkami czarną twarz ojca, a za chwilę i sam był zupełnie umorusany. Dobrze tak, rzekł wtedy kowal i postawił chłopca na ziemi. Dobrze tak, macie słuszność, prekosi, zawołał z radością mój ojciec. Pożegnawszy się z kowalem i z jego synem, Weszliśmy z kuźni. Wszakże na progu dopędził nas mały prekosji, Szepnął przepraszam i wsadził mi do kieszeni paczkę gwoździ. Podziękowałam mu serdecznie i zaprosiłem, żeby przyszedł w ostatki zobaczyć karnawalowy pochód z naszego okna. Gdyśmy już byli na ulicy, rzekł mój ojciec. „Podarowałeś mu twoją kolej żelazną lecz gdyby ona była nie z żelaza, tylko ze złota i z perel, jeszcze byłaby darem zbyt małym dla tego świętego dziecka, które cierpieniem własnym i miłością tak odmieniło serce swego ojca. Poniedziałek, 20, Pajacyk. Całe miasto aż trzęsie się od karnawolowej wrzawy, bo idą ostatki. Na wszystkich placach stoją budy linoskoczków, kuglarzy. Przed naszymi oknami też stoi namiot z Plutna, w którym daje widowiska cyrkowe małe towarzystwo z Wenecji, mające wszystkiego pięć koni. Ten cyrk jest w pośrodku placu, a przy nim stoją trzy zakryte wozy, gdzie się te linoskoki przebierają i w których także śpią. Zupełnie jakby trzy domki na kolach, każdy z okienkami, z kominem, z którego ciągle idzie dym. Między okienkiem a okienkiem suszą się na sznurku sukienki dziecinne. Jest tam kobieta, która karmi dziecko, gotuje i tańczy na linie. Biedni ludzie, bo to się mówi skoczek na linie, jakby coś ubliżającego, a oni przecież uczciwie zarabiają na chleb, bawiąc wszystkich i ciężko pracują. Cały dzień biegają od wozów do namiotu w obcistych, cienkich trykotach na takie zimno, przegryząco nieco na prędce, nie siadając nawet między jednym widowiskiem a drugim, a nieraz, kiedy cyrk pełen ludzi, zrywa się wicher, targa jego płócienne ściany, gasi światło i bądź zdrów holenderski śledziu. Muszą oddawać pieniądze i pracować nocą, żeby na dzień jako tako znów wyporządzić budę. Mają ze sobą dwóch chłopców, którzy też pracują. Ojciec mój poznał mniejszego kiedy szedł przez plac, bo to jest synek właściciela cyrku. Ten sam, któregośmy widzieli przeszłego roku na placu Wiktora Emanuela, jak jeździł na koniu. Urósł, może ma z osiem lat i ładny z niego chłopczyk. Ma okrągłą buzię, smaglą, z mnóstwem czarnych kędziorów, które spadają z pod z tego kapelusza. Przebrany jest za pajaca, jakby w biały. Czarno wyszywany worek z rękawami, a trzewiki ma z też białe. Istne diablątko z niego, wszystkim się podoba, ciągle czymś zajęty. Rankiem, otulony w dużą chustkę, przynosi w garnuszku mleko do swego drewnianego domku. Potem biegnie po konie do remizji przy ulicy Bertola. Potem piastuje to najmłodsze, a jak matka je weźmie od niego, znosi obręcze, drążki, kozły, sznury... Czyści wozy, rozpala ogień, a gdy ma wolną chwilę to ciągle się matki trzyma. Mój ojciec patrzy na niego z okna i raz w raz mówi o nim i o jego rodzicach, którzy zdają się być bardzo poczciwymi ludźmi, bardzo do tego chłopczyka przywiązanymi. Poszliśmy wieczorem do cyrku. Było zimno, buda była jeszcze prawie pusta, ale mały pajacyk nie dał się nudzić tej małej garstce widzów. Wywracał nadzwyczajne kozły. Stawał na głowie, wieszał się koniom u ogonów, chodził na rękach, trzymając nogi w powietrzu, zwijał się jak skra, śpiewał, śmiał się, zajmował sobą wszystkich, z tą swoją śliczną, smagłą twarzyczką. Zaś ojciec, jego który miał kurtkę czerwoną, białe skórzane spodnie, buty z cholewami i szpicrute w ręku, patrzył też na pajacyka, ale był smutny. Mój ojciec posmutniał także. A gdy się do nas zbliżył pan Delis, który jest malarzem, mówił tak do niego: Biedni ludziska, zabijają się tą pracą, a tak mało mogą zarobić, taka pustka, a to maleństwo takie miłe, żeby to można coś uczynić dla nich. Malarz pomyślał i rzekł: Napisz o nich co ładnego do gazety, jak to potrafisz. Opowiesz śliczne rzeczy o pajacyku, a ja zrobię jego portrecik. Gazetę wszyscy czytają i przynajmniej raz ludzie się tu zlecą. I tak zrobili. Ojciec mój napisał artykuł, pełen ślicznych żarcików i tak piękny, że aż się plakać chciało. Opowiedział w nim wszystko, cośmy widzieli z okna, jaki ten mal jest mili i jak go warto zobaczyć. A pan malarz naszkicował portrecik, bardzo podobny i ładny. A gazeta wszystko to wydrukowała w sobotę wieczorem. Istotnie na niedzielne widowisko przybyły tłumy. Na afiszu było wydrukowane: Przedstawienie na benefic pajacyka. Tak go nazwali jak ojciec mój w gazecie. Cyrk był napchany. Wiele osób trzymało w ręku gazetę i pokazywały ją pajacykowi, który był uszczęśliwiony, śmiał się i chodził od widza do widza. Pomyśleć tylko. Jeszcze żaden dziennik tak go nie uhonorował, a i kasa była pełna. Ojciec mój siedział obok mnie. Między publicznością spostrzegłem dużo znajomych. Nauczyciel gimnastyki stał w pobliżu drzwi, którymi wprowadzono konie. Ten sam, co to jeszcze pod Garibaldim służył. A naprzeciwko nas, w drugich rzędach siedział mularczyk ze swoją okrągłą buzią tuż przy swoim wielkoludzie ojcu. Ledwiem spojrzał Zaraz mnie zobaczył i na znak powitania zrobił zajęczy pyszczek. Trochę dalej stał garofi i liczył widzów, rachując ile też towarzystwo linoskoków może zarobić. Niedaleko nas, w pierwszym rzędzie, siedział także biedny Robetti, ten co uratował malca, trzymając między kolanami obie swoje kule, przytulony do swego ojca kapitana artylerii, który mu trzymał rękę na ramieniu. Zaczęło się przedstawienie. Pajacyk dokazywał cudów na koniu, na trapezie, na linie, a ile razy pokazywał się, wszyscy bili brawo. Potem popisywali się inni, żonglerze, kwilibryści, konieścy, ubrani w trykoty i błyszczący od srebra. Ale jak chłopca nie było na widowni, wszystkim się jakoś zaczynało nudzić. Aż na widzę, że nauczyciel gimnastyki, stojąc przy samym wyjściu, Szepce coś właścicielowi cyrku. Ten zaś patrzy dookoła na widzów, jak gdyby kogo szukał, aż oczy jego zatrzymały się na nas. Spostrzegł to mój ojciec, domyślił się, że nauczyciel gimnastyki wskazał go jako autora owego artykułu, i żeby uniknąć podziękowań, wyszedł, mówiąc do mnie: Zostań, Henryku, poczekam na ciebie na ulicy. Przedstawienie już się kończyło, ale pajacyk, któremu ojciec także coś szepnął, Raz jeszcze wystąpił. Pędząc na galopującym koniu, cztery razy zmieniał postać i ubranie, ukazując się już to jako pielgrzym, już jako marynarz, już jako akrobata. A ile razy przelatywał kolo mnie blisko, zawsze patrzył na mnie. Gdy skoczył z konia, zaczął obchodzić do kola cyrku ze swoim śpiczastym kapeluszem pajaca w rękach, a publiczność rzucała mu soldy i cukierki. Trzymałem ja przygotowane dwa soldy. Ale gdy doszedł do mnie, spojrzał, usunął kapelusz za siebie i posunął się dalej. Było mi przykro. Za cóż on mnie pomyślał, omija. A widowisko tymczasem skończyło się. Właściciel dziękował publiczności, wszyscy wstali i zaczęli się cisnąć do wyjścia. Zagarnięty tłumem znalazłem się już blisko drzwi, kiedy mnie ktoś trącił w rękę. Odwróciłem się. To pajacyk. Ze swoją milą twarzyczką z lokami czarnymi uśmiechał się do mnie, trzymając pełne rączęta cukierków. kinolem głową i z nastawionych dłoni wziąłem trzy czy cztery. No to wyjś jeszcze w dodatku całusa. Dawaj dwa i przychyliłem ku niemu twarzy. Otarł sobie rękawem umączone usta, objął mnie ramieniem za szyję i wycisnąwszy dwa głośne pocałunki na moich policzkach, rzekł: Jeden tobie. A drugi, twemu tatusiowi. Wtorek 22. Widzieliśmy dziś w czasie pochodu masek bardzo smutną scenę. Dobrze się skończyła, ale mogło być wielkie nieszczęście. Na placu San Carlo, który cały był przystrojony w festony, białe, żółte i czerwone, zebrało się mnóstwo ludzi. Kręciły się tam różnobarwne maski, Przeciągali wozy zlocone, obwieszone chorągwiami, w kształcie pagód, teatrzyków, ludek, pełne arlekinów, rycerzy, kucharzy i pasterek. Taki ścisk, taki zamęt, że nie wiadomo było na co patrzeć. A wrzask trąb, rogów, tamborynów, bębnów, uszy po prostu rozdzierał. Maski na wozach skacząc i śpiewając, zaczepiali pieszych i tych, co patrzyli z okien, a oni też nie żalowali garla, krzycząc i ciskając w nie pomarańcze i cukierki. Za wozami zaś i za zbitym tłumem, jak okiem sięgnąć, widać było wiejące chorągiewki, błyszczące kaski, rozchwiane pioropusze, papierowe hełmy, olbrzymie czepce, nadzwyczajne zbroje, ogromne trąbiska, czerwone czapeczki, butle idące na nogach, jak ludzie, kapelusze z dzwonkami. A wszyscy wyglądali jak wariaci. Kiedy nasz powóz wjeżdżał na plac, jechał naprzeciw nas wspaniały wóz, zaprzężony w cztery konie pokryte makatami haftowanymi złotem, cały w gierlandach róż sztucznych. Na którym było kilkunastu panów przebranych w stroje francuskiego dworu w świetnych jedwabiach w białych perukach, z kapeluszami składanymi pod pachą i szpadami u boku, z pękami wstążek i koronkowymi żabotami na piersiach. Panowie ci chórem śpiewali francuską piosenkę i rzucali cukierki publiczności, która biła im brawo i krzyczała wiwat. Wtem na lewo od nas człowiek jakiś podniósł ponad tłum małą dziewczynkę, pięcio, może sześcioletnią, nieborządko jakieś placzące rozpaczliwie, które trzęsło rączkami jak gdyby w konwulsjach. Człowiek ten przedarł się przez wszystkich do wozu tych panów, a gdy jeden z nich schylił się, ów zawołał głośno: Weźcie, panowie, tę dziewczynkę! Zgubiła matkę w tłumie. Podnieście ją na rękę. Matka musi być gdzieś tu blisko. To ją zobaczy. Nie ma innej rady. Jakiś pan wziął malą na ręce. Inni przestali śpiewać, a dzieciak darł się w niebogłosy, bijąc rękami nogami w powietrzu. Pan zdjął maskę, a wóz posuwał się powoli dalej. Tymczasem na przeciwległym końcu placu jakaś uboga kobieta z na pół obląkaną twarzą. Przedzierała się przez tłum pięściami i lokciami krzycząc przeraźliwie: Mańka, 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 dziecko zgubiłam porwali dziecko, zdusili, zdeptali. Krzyczała tak już od paru chwil popychana przez tłum, wśród którego chciała się przedrzeć gwałtem. Tymczasem pan ów na wozie trzymał na rękach malu, przytulając ją do wstążek i koronek na piersiach, a wzrokiem szukając matki. Daremnie jednak chciał uspokoić dziewczynkę. Teraz zakrywszy twarz rękami, krzyczała, jakby jej serduszko miało pęknąć. Inni panowie z wozu dawali jej cukierki pomarańcze, ale odtrącala wszystko, coraz bardziej przerażona i coraz bardziej niespokojna. Ludzie, szukajcie matki tego dziecka! krzyknął pan. Wszystkie głowy zwracały się to w prawo, to w lewo. Matki nie było wszakżeń widać nigdzie. Nareszcie przy samym wylocie ulicy Rzymskiej na plac owa kobieta rzuciła się z krzykiem do wozu ach nigdy jej nie zapomnę niepodobna była do ludzkiej istoty włosy rozpięte zwikszone twarz wykrzywiona odzież poszarpana a krzyk radości i trwogi stawał się więcej do ryku zwierzęcia niż do głosu człowieczego podobny z krzykiem tym wyciągnęła ręce zakrzywiwszy palce jak szpony wóz stanął macie tu swoją małą rzekł pan i usalowawszy... Dziewczynkę jej o matce. Kobieta schwyciła dziecko jak furia. Ale jedna z rączek maleńkich nie mogła się przez chwilę wyplątać w wstążek i koronek pana, który zdjąwszy z palca brylantowy pierścień, włożył go szybkim ruchem na paluszek dziecka i rzekł – masz, będziesz miała na zaręczyny. Matka podniosła głowę i stała jak wryta, a tłum widzów zaczął bić brawo. Wtedy pan włożył szybko maskę, Towarzysze jego podjęli na nowo nutę francuskiej piosenki, a wóz wśród okrzyków i oklasków zwolna się oddalił.